Halo, halo, siema. Dosłownie 10 sekund wcześniej tak się zastanawiałem, czy te punkty Twitch będą działały też na tej scenie, nie? Jeszcze nie muszę zastanawiać. Dobrze was widzieć w tą niedzielkę o godzinie 18. Dzisiaj robisz skilla. Siemaneczko, wątpliwe, bo dzisiaj w sumie robimy tylko i wyłącznie 3 kłeściki. Chyba, że jeszcze czasu nam starczy. Zrobimy sobie te 2 questy na Wayfarera, zrobimy sobie też quest na UR bossy. Ten Foxtail amulet cały. I zobaczymy. Teraz tak. Where is Rafał? Where are you? Na dachu. No Rafał today. No Rafał. Przepraszamy, dla wybranego użytkownika nie ma możliwości podarowania subskrypcji tego kanału. Co ty gadasz? Komu chciałeś zostawić suba ty? Czemu nie możesz mi kupić suba? Jak chcesz kupić suba gościowi, który nadaje transmisję? O co chodzi? Rafał napisał mi Zara BD. To ja w takim razie, jak Rafała nie ma, ja sobie skoczę oddać tom. Bo mam jeszcze tomik do oddania z wczoraj. Tylko do momentu, w którym będziesz mieć benefity, które potrzebujesz. Nie wiem. Jakby nie wiem, czy coś więcej się zyskuje, bo chyba achievementu żadnego nie ma. Ogólnie wiesz, jeżeli na przykład dzisiaj będziemy robili też te drobne kościki z Rafałem i tam będą jakieś tomy, no to na bieżąco, nie? 9 chyba jest związany z tymi itemami, tak? Już mogę sprzedawać? No. To itemki już mogę sprzedawać. Słuchajcie, wróciłem ledwo to z treningu. Wypiłem na treningu dzisiaj 2,5 litra wody. Niby klimatyzacja była, ale tak duszno na tej siłowni. Rafałku, mój drogi. Robimy dzisiaj Wayfarera na full i robimy UR-e bossy, questik, żeby już dziennie móc raz bossiki zbijać, dwa, mieć quest gotowy. Sorry, nie musisz iść na zao, bo misja widzę, że rozpoczyna się tego pierwszego questiku. A nie, jednak zao, no. To wbijaj zao. Ja czekam tutaj, ja będę czekał tam, wiesz, gdzie u tego Hartana, gdzie te manaski się kupuje. Ty, Mati, wiesz co mamy fajne? Nie. Patrz, patrz. Mamy mury, nie? No wiem, bo też o tym myślałem. Ja wiem. Mówiłem, że ja nawet nie muszę plecaczków brać, bo ja będę manasy kupował po prostu od razu z workami, nie? Reklamówkę będę od gościa brał i tyle. No, siema, oglądałem twój poprzedni projekt z Siomkiem. Zawodowałeś na parcelę, nie? No, parcela jednego, chociaż tutaj też można kupić, wiesz? Muszę siku, bo nie wytrzymam. Więc ZW, będę dzisiaj mocno dużo sikał, bo w ciągu 1,5 godziny wypiłem prawie 3 litry wody. Zajebiście. Moi drodzy, jak dzisiaj pójdę podczas streama 5 razy sikać, 5 razy, to doliczam 30 minut streama więcej, okej? Okay? Taki deal. Zrób counter gdzieś na layoutcie. Nie ma problemu. 2 razy nie mów. Psi, 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 kurwa, nie rób tak. Nie rób tak. Jak będziesz psikać tutaj, to kurwa za chwilę będzie mi się też chciało. High mission yes chyba. Dobra, tu jest pierwszy dokumencik, mamy to. Dobra, i tutaj wchodzimy, gdzieś skrzyneczka będzie, chyba tam gdzieś właśnie. O, a jest. Mamy to. Szybki questik tam, kurde. Takie lubimy. Skąd ty w ogóle takie rzeczy wiesz? Dobra, mamy 3 dokumenty, chyba trzeba wracać do Staśka teraz, nie? Pierwszy quest ogólnie jest dosyć znaczy długi, troszkę dłuższy jest, ale zobaczmy tą czapkę, bo czapka chyba robi się tu. Udajemy się do Rabaz, czyli farmain do manasowni. Jest? Masz książeczkę o roślinności zaoańskiej? Dobra, i rośliny, które musimy zdobyć, znajdują się tutaj, jedyneczka i dwójeczka, idziemy. Skrzeloziele. Nie wiem, czy tak działa skrzeloziele. Spoko. Do bestiarki też szybko padają. To jest maska najwyżej walny. Aha, no to fajnie. No kurwa, no chłopie! Ja już mam je w bestiarce, ustawiam sobie mopki, żeby zabić jeb mi kurwa wave'a rzucił. No i gdzieś mnie zaprowadził. No to super. To dzięki, że mi pozwoliłeś zrobić. Co wy tak zawsze w spóźnieni kurwa na tego streama? 18 zaczynamy, a nie 18.40. Co jest? Ludzie chcieli zegar na streamie, zegara nie ma, ale jest licznik siknięć, sam z si. Też jest zajebiście. I ten cedron, nie? Do tego typa i do Do typa, żeby nam dał, on nam da tą czapeczkę, więc będzie pierwszy outfit, a później właśnie Edron, no dokładnie. Buenos dias, panowie, buenos dias, Mariusz. Robimy to na szybciora? Co to znaczy na szybciora? Nie da się kupić od Blackberta, nie? Nie da się. Tereban nie przyjmie przedmiotów kupionych od Blackberta, jeżeli gracz nie zdobył ich wcześniej samodzielnie. O to właśnie chodzi, kolego, właśnie o to chodzi. I ja bardzo cenię sobie takie questy. Dobra, tu to chyba jest, tak? O, jest tutaj, no. Po lewej stronie tam jest spektral temek. Mamy 3 już. Yasira wymyło, słuchajcie, już nie ma Yasira u nas. 3 dni zagościł.
poszedł se w pidu. Bycie harlowerem jest okej? Okay? Oczywiście, oczywiście. Ja się utożsamiam z moją postacią. Leci sobie taki na koniku, łysa pała, mi już też włosy powoli wypadają. Chcąc, nie chcąc, no utożsamiam się niestety. O co chodzi z tym si? Byś był na streamach, to byś wiedział. Ogólnie wszystkie alerty, które tu się pojawiają, no dobra, może nie wszystkie, ale większość z nich to są alerty, które wyszły po prostu w trakcie streama, coś tam się wydarzyło. Ciężko mi tłumaczyć ci sytuację. Historii kupna Eda i tak nie zrozumiesz. Oj, tego to już w ogóle nie zrozumiesz. To już tutaj, to już będzie tylko nasze. O, od dawna obserwuję na YouTubie, ostatnio się znalazłem tutaj, sobie siedzę. Bardzo mi miło zdolniony, bardzo miło. Nawet pod pierwszym filmem znalazłbyś moje komentarze? Dziękuję, bardzo miło. Cieszymy się, że jesteś z nami. Fajnie, że ludzie zaczynają wracać. To ludzie nie wracają, my tych ludzi stworzymy tutaj. Oni, słuchaj, sami nie wracają z siebie. No i elegancko, zobacz jaki bohater. Boże. Wiesz, że wypiłem prawie 3 litry wody, teraz jeszcze piję tą kolę. W międzyczasie wypiłem sobie jogurt proteinowy. Może o to chodzi, że pomieszałem za bardzo. Mała. Rafał sam nie wie, czego chce. Lepszego rycerza, jak... Ja nie słyszałem, bo siedzi dziad na tym dachu i ledwo go słychać. Tak to jest, Rafał, kurwa, tak to jest, nie? Rafał, kuźwa, zawsze robi te questy wcześniej, bo on musi mieć porobione. I tak się potem kończy. A ty się opierdalasz potem, tak to się kończy. Co? Co? Radio Luka wita serdecznie, siemano, witamy, witamy w ten niedzielny wieczór, to właśnie dzisiaj na transmisji robimy kolejne questy, to właśnie dzisiaj udało nam się zdobyć pełen strój Wayfarer Outfit. Aktualnie podążamy na misje poboczne, dzięki którym będziemy mogli zrobić misję i quest główny, jakim jest Foxtail Amulet, potocznie zwany jako The Curse Spreads. To właśnie na dzisiejszej transmisji będziecie mieli możliwość zobaczenia po raz pierwszy na postaci Elite Luka, jak robi Werebossy. Zapraszam serdecznie, rozsiądźcie się wygodnie w swoich krzesłach, na swoich kanapach, czy gdziekolwiek oglądacie. I życzę wszystkim miłego oglądania. I bez deski. No, my WOTE wczoraj też bez deski. Tak, no. Zrobiliśmy z Rafałem, zrobiliśmy, fajnie było. Maris. Było, minęło, dokładnie. Co było wczoraj, to było wczoraj. Dzisiaj jeszcze nikt nie padł. I na tym skończę, żeby nie było. Zagranek na pianinie? Przyznaję, troszkę tak mogło być. Mimo tego, że wiesz, niby hoty wszystko pod ręką, to już te palce zaczęły wariować, jak HP spadło, nie? Bo wiesz, ja tam sobie zobaczyłem na powtórce, to wiesz, uleczyłem się ultimate'em, HP delikatnie podskoczyło i za chwilę znowu red. No ja mówię, no to kurwa, już teraz nie mam za wiele opcji. Mówię, szybko utamo, no i nie trafiło mi się, więc co zrobić? Chyba bardziej bym jednak poszedł w tą, bo Blackjack 650k, no to co ty, chłopie? 431k w banku w ogóle. No ale sierpień się zbliża, nie? Jakby nie patrzeć. Mam nadzieję, że będziecie robili potrawki. Kto tam generalnie nie ogarnia, o co chodzi w evencie tam, o co chodzi w evencie, to oczywiście odsyłam, moi drodzy, do Discorda. Tam na kanale TBiski Help jest wszystko rozpisane, wszystko ogarnięte. Odkrywam mapę na addon. Oj, to też kiedyś trzeba będzie zrobić, zdecydowanie. I curse. Dobra, dało coś. Jakieś pieruństwo dało. Nie ma rapu wycwania się, wiesz. You should forge your own key. Muszę mieć swój. Ale wam powiem, jeżeli faktycznie człowiek regularnie nie gra, regularnie nie robi różnych rzeczy, kiedy, wiesz, wychodzą questy później, to ja na przykład teraz się czuję tak, jakbym dopiero pierwszy raz robił... robił temat, nie? Pierwszy raz dopiero. Rafał, blesy kupił? Właśnie, Rafał, kupiłeś? No, mam wszystkie. Wszystkie masz? Tak. Okej. Okay. I teraz tak, wrzucamy składniki według kolejności. Najpierw idą te, później idzie to, później idzie to i później idzie to. Dostajemy miksturę. Dobra, i teraz patrz. Funkcji to tak w ten sposób, że to trzeba ustawić tak, nie? I teraz jakąkolwiek się pociąga, ona wraca. No i tyle. I teraz to samo zrób, nie? Jak to cofnąć? No, trzeba dalej klikać. Jakim cudem ty już, kurwa, zjechałeś? Dopiero zaczęliśmy. Ja, stary, w to nie wierzę, to jest niesamowite, nie? Sukcesywnie, krok po kroku, zbliżamy się do 500 followów, do 500 obserwujących na Twitchu. Bardzo fajnie, moi drodzy, bardzo się cieszę. Jak to było wczoraj, Szkuti? Gdzie ekspicie? Na bohaterach. Jak się Sphinx, jak to Sphinx się nazywał? Lamasu. Michi, Lamasu, nie Sphinx. Na czym ekspicie? Na bohaterach, a wy? A my jak spimy na skrzydlatych bykach o ludzkiej brodatej twarzy. Trwa trochę ten quest, co? To też tam może były te podquesty, nie? No dokładnie, dokładnie, że trzeba było właśnie porobić te inne misje. Ostatnie będą pierwszymi. Chodź, chodź. Gdzie? No tutaj do mnie, na górę.
to samo. Kit spaniak. Przecież my i tak musimy nadwiść. Jaki typ. No to lecimy z bosikami. Od dzisiaj zaczynamy już przygodę. Bosy będą zbijane pięknie. I mamy to, moi drodzy, mamy to. The Curse Spreads Quest został właśnie skończony. Dobra, moi drodzy, czas na podsumowanie dzisiejszego streama. Przy niedzielce, czyli jako drugi dzień weekendowy i drugi dzień robienia questów, udało nam się zrobić kilka rzeczy. Kilka konkretnych rzeczy dzisiaj zrobiliśmy. Zaczęliśmy sobie od dwóch questów, dzięki którym udało nam się zrobić ten oto outfit, który widzicie, czyli full Wayfarer. Następnie zabraliśmy się za Foxtaila. Przy Foxtailu też trzeba było zrobić te wszystkie questy poboczne, czyli Blood Brother, musieliśmy zrobić Hidden Threads tak samo i kilka jeszcze innych rzeczy, co mieliście okazję oczywiście zobaczyć na przebitkach i wy widzowie tutaj oczywiście na żywo, nie? Także Foxtail jest zrobiony. Na końcu jeszcze z uwagi na drobny challenge udało nam się zrobić Blue Legi, także jutro po 22 mogę sobie odebrać amulet od Cyklopa. I tak nam oto oczywiście przeleciała, ta niedziela. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj byli na streamku, dziękuję wszystkim za wszystkie followy, dzięki za wszystkie subskrypcje, które wpadły, za donaty również dziękuję. No i co, moi drodzy, życzę wam wszystkim miłego wieczoru, życzę wam wszystkiego dobrego, fajnie, że byliście na streamku, widzimy się już jutro, harmonogram oczywiście na Discordzie, więc jeżeli ktoś chce dołączyć, to wykrzyknik DC. A jeżeli ktoś ogląda tutaj na YouTubie, to na dole w opisie również może znaleźć naszego Discorda. Trzymajcie się wszyscy, słodkich snów dla was oczywiście i do zobaczenia już jutro na kolejnej transmisji. Trzymajcie się, elo elo, cześć, cześć.